Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak automatycznie wysłać maila z Excela za pomocą VBA. Zatem bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do rzeczy, czyli wejdźmy sobie w edytor Visual Basic'a, wstawmy moduł i stwórzmy subrutynę. Żeby nam było prościej, dodajmy do referencji bibliotekę Microsoft Outlook. W moim przypadku jest to wersja 16. Zaznaczamy checkbox, klikamy OK, dzięki czemu teraz ta biblioteka występuje na samej górze wszystkich referencji. Na początek musimy stworzyć obiekt aplikacji Outlook, zatem najpierw deklaracja. I teraz z biblioteki Outlook szukamy sobie application. Teraz możemy ustawić taką zmienną. Zatem set Outlook app jako Outlook application. I tuż po tym możemy już brać się za tworzenie nowej wiadomości. Więc najpierw zadeklarujemy sobie zmienną, która będzie reprezentować nowego maila. I teraz z biblioteki, nie Outline, tylko Outlook, szukamy takiego obiektu jak e-mail. W tym przypadku jest to mail item. I teraz po zadeklarowaniu ustawiamy tą zmienną. Jest to obiekt, więc używamy słówka set, new email. I teraz korzystając z wcześniej utworzonego obiektu, czyli Outlook app, kropka, chcemy stworzyć ten obiekt, czyli create, szukamy create item na tej liście. Otwieramy nawias i z elementów, które nam podpowiada tutaj edytor, wybieramy mail item, ponieważ chcemy utworzyć dokładnie ten obiekt, czyli nowego maila. Zamykamy nawias. Właśnie dlatego na początku zadeklarowaliśmy bibliotekę Outlooka, żeby było łatwiej, żebym mógł Wam pokazać, w jaki sposób tutaj edytor podpowiada nam możliwe rozwiązania. W tym momencie stworzyliśmy pod zmienną new email. Mamy podstawionego już właśnie nowego maila i teraz chcemy uzupełnić jego chociażby treść, dokąd ma się wysłać, temat i następnie na sam koniec tak naprawdę, czy chcemy go tylko i wyłącznie wyświetlić, czy wysłać. A już zależy wszystko od nas. Zatem zacznijmy wypełnianie tego maila. Użyję do tego klamry with i zaczynamy po kolei. Kropeczka. Najpierw dokąd chcemy to wysłać? Tu. Adres. Możemy tutaj wstawić zmienną tekstową, bądź adres możemy wpisać z palca. Ja wykorzystam przykładowy e-mail. Następnie możemy wypełnić tutaj, kto ma być w CC, w ukrytym CC, ale my pójdziemy po najmniejszej linii oporu. W tym momencie wypełnimy temat, czyli jest to parametr subject. I tutaj test topic. W treść maila też sobie coś wpiszemy, żeby Wam pokazać. Jest to body albo HTML body. Zresztą sprawdźmy. Kropka body HTML. Tak. Kryje się to pod HTML body, gdzie tutaj możemy wkleić treść maila z użyciem tagów HTML. Tak naprawdę wykorzystuje się je,
żeby ładnie sformatować treść, ale w tym przypadku, w naszym przypadku tego przykładu, użyjemy tylko i wyłącznie body. Test hello na przykład. I w tym momencie na razie spróbujemy z funkcją display, czyli wyświetlimy tego maila na sam koniec. Później pokażę Wam, jak działa funkcja send. W tym momencie, jak spróbujemy odpalić ten kod, niestety pojawi się błąd. Ze względu na to, że aplikacja Outlooka nie była odpalona, plus powoływaliśmy się na istniejącą. Żeby nie mieć tego problemu, tak naprawdę jest kilka rozwiązań. W tym momencie albo ręcznie odpalamy, mamy wcześniej uruchomiony Outlook w tle, wtedy nie ma żadnego problemu. Albo dopisujemy tutaj słówko new, co sprawia, że tworzymy nową instancję naszej aplikacji Outlook na komputerze, bądź wcześniej za pomocą funkcji shell otwieramy Outlooka, aplikację Outlook, czyli wystarczy, że wpisujemy Outlook, komputer od razu wie, że to jest ta aplikacja. No, zresztą spróbujmy. Najpierw otworzył się Outlook, później utworzył się mail zgodnie z tym, co zapisaliśmy, czyli adres e-mail, temat oraz treść. Tak jak mówiłem, na razie pokazuję Wam funkcję display. A możemy to zamknąć. Nie chcemy zapisywać. Pocztę zminimalizuję. W momencie, gdy mamy już otwartą pocztę, możemy na razie to wykomentować. I może zobaczmy, sprawdźmy, jak działa funkcja send. Funkcja send tak naprawdę nie wyświetli nam nic. Po kliknięciu F5 wiadomość momentalnie, natychmiastowo wysyła się, więc wtedy otworzę Outlooka i zobaczymy cały ten proces w dolnym pasku wysyłania, a następnie pojawi się w skrzynce odbiorczej nowa wiadomość zgodnie z tym, co tutaj zapisaliśmy, więc klikamy sobie F5 bądź play. Tak jak mówię, nic nie zauważyliśmy na ekranie. W tym momencie otworzyłem Outlooka, ponieważ wysłałem maila sam do siebie. Był pasek synchronizing i Outlook za chwilę otrzymał maila. Dostaliśmy go stosunkowo szybko, ponieważ nie miał żadnego załącznika, więc jest bardzo lekki. Wyświetlmy go zgodnie z tym, co zapisaliśmy. Mail dostarczony, zatem tak jak to chcieliśmy. Więc jeszcze tylko podsumowując, pamiętajmy, aby mieć aplikację Outlooka włączoną wcześniej, bądź możemy to uruchomić za pomocą funkcji shell. Wystarczy wpisać Outlook, bądź przy deklarowaniu i później ustawianiu zmiennej aplikacji Outlook należy dopisać słówko new, aby stworzyć nową instancję aplikacji Outlook. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami na moim kanale, kliknijcie przycisk subskrybuj. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!